Odwiedzamy gospodarstwo Mariana Boćka w gminie Koronowo w Starym Dworze. Gospodarz postawił na rolnictwo zrównoważone. Gospodarstwo rolne, które prowadzę, specjalizuje się w produkcji głównie roślinnej. Jest też dział zwierzęcy, hodowla trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. A produkcja roślinna to głównie zboża, pszenica ozima, pszenżyto ozime, buraki cukrowe, kukurydza na ziarno, troszkę ziemniaków, troszkę jęczmienia. Tutaj stosujemy przede wszystkim rolnictwo węglowe, czyli uproszczony system uprawy na wszystkich gruntach, wymieszanie obornika z glebą, poplony ozime, no i te praktyki, które są wymagane dla wszystkich, czyli odległości od rowów, od wód stojących, od wód płynących, ale też plan nawozowy, badanie gleby na zawartość składników, fosforu, potasu, magnezu, wapnia. Także dopasowujemy nawożenie do zasobności gleby. Oszczędności w nawozach, ponieważ dopasowujemy nawożenie do zasobności gleby. Tak samo stosujemy też, jeśli chodzi o ochronę roślin, stosujemy ochronę też chemiczną. Tutaj dopasowujemy środki do progów szkodliwości, które występuje, czy jeśli chodzi o szkodniki, czy jeśli chodzi o chwasty. Także to jest bardzo ważne, więc są oszczędności ekonomiczne. A jeśli chodzi o ochronę środowiska, no to są też bardzo duży plus dla środowiska. Ważne jest wszystko. Od budowy żyzności gleby przez efektywne wykorzystywanie zasobów wodnych, dążenie do redukcji emisji gazów cieplarnianych, czy optymalny dobór roślin uprawnych i dbałość o dobrostan zwierząt. Ochrona u nas w gospodarstwie nie jest typowo chemiczna. My staramy się wracać do tych elementów, które były wykorzystywane kiedyś. To jest taki powrót do korzeni, można powiedzieć. Powrót do korzeni. Idziemy również nowoczesną technologię związane z informowaniem, z monitoringiem. Także to wszystko w gospodarstwie jest. Staramy się nadążać za nowinkami technologicznymi i to pięknie zgrywa się jedno z drugim. Jeśli dotychczasowe metody produkcji żywności nie zostaną zmienione, będzie się to wiązać z jeszcze większą eksploatacją zasobów naturalnych ziemi. Eksperci wskazują, że rolnictwo zrównoważone dziś to jeszcze wybór, ale jutro to już będzie konieczność. Rolnictwo zrównoważone to takie, które wymaga tyle ze strony producentów, ile jest to niezbędne, aby uzyskać odpowiednie plony. To jest też kwestia stosowania oczywiście już w takim trybie codziennym odpowiedniej ilości nawozu, które stosują rolnicy. Też ograniczania środków ochrony roślin, tych agresywnych, tych, które są szkodliwe dla środowiska. Tych zależności jest bardzo dużo, ale gdzieś na końcu rzeczywiście jest stół konsumencki i im, to jest taka generalna zasada, bliżej będzie nam od rolnika do stołu, tym lepiej, dlatego że to sami konsumenci będą decydować o tym, jak chcieliby, aby ta żywność była produkowana. Rolnictwo zrównoważone to jest koncepcja, która odpowiada na wyzwania dzisiejszych czasów, głównie te związane ze środowiskiem i klimatem, ale też z marnotrawieniem żywności. To są wszelkie działania, które podejmowane są w gospodarstwie, ale nie tylko w gospodarstwie, ale też w całym łańcuchu odpowiedzialności za produkcję żywności, czyli od tego pola do stołu. I chodzi o to, żeby były spełnione trzy cele. Cel środowiskowy, cel ekonomiczny i cel społeczny. Kurczące się zasoby naturalne ziemi, postępujące dotkliwe zmiany klimatyczne i perspektywa konieczności wyżywienia kolejnych 2 miliardów ludzi w 2050 roku przy ograniczonym dostępie do wody oraz gruntów uprawnych to najważniejsze wyzwania dla współczesnego rolnictwa. Już teraz wymagają one zdecydowanych i skutecznych rozwiązań, które pozwolą łączyć efekt poprawy wydajności oraz jakości produkcji rolniczej z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Rolnictwo zrównoważone w pełni odpowiada na te globalne wyzwania, stanowiąc realną perspektywę wobec konwencjonalnego sposobu zarządzania, który przestaje się sprawdzać.